4 lipca wspominamy błogosławionego Piotra Jerzego Frascati, tercjarza. Piotr Jerzy przyszedł na świat 6 kwietnia 1901 roku w Turynie. Wychowywał się w zamożnym domu razem z młodszą o 1,5 roku siostrą Lucjaną. Jego ojciec, Alfredo Frascati, był założycielem i właścicielem dziennika La Stampa, senatorem, przez pewien czas także ambasadorem Włoch w Niemczech. Matka, Adelaida Ametis Frascati, była malarką. Swoje wychowanie religijne Piotr Jerzy zawdzięczał przede wszystkim wychowawcom, nauczycielom i spowiednikom, ponieważ rodzice byli raczej obojętni wobec wiary. Tymczasem dla niego wiara bardzo szybko stała się wartością podstawową. Czasami wywoływało to bolesne nieporozumienia rodzinne, które starał się znosić, tak jak wszystkie życiowe niepowodzenia, pogodnie. Już jako uczeń Piotr Jerzy należał do wielu szkolnych stowarzyszeń religijnych, m.in. do Sodalicji Mariańskiej, do Koła Różańcowego, Apostolstwa Modlitwy, Stowarzyszenia Najświętszego Sakramentu. Codziennie uczestniczył we mszy świętej i przyjmował Komunię Świętą. W 1919 roku rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Górniczej na Politechnice w Turynie. 28 maja 1922 roku, myśląc o apostolstwie wśród górników, został tercjarzem zakonu dominikańskiego i przyjął imię Girolamo, czyli Hieronim, na cześć Savonaroli. Uczestniczył również z entuzjazmem w działalności różnych ruchów katolickich. Akcja katolicka była dla niego prawdziwą szkołą formacji chrześcijańskiej i polem dla apostolatu. Miłował Jezusa w braciach, zwłaszcza tych cierpiących, zepchniętych na margines i opuszczonych. Poświęcał się ubogim i potrzebującym. W jego życiu mocna wiara łączyła się w jedno z miłością. Był człowiekiem ascezy i modlitwy, w której osiągnął wysoki stopień doskonałości. Jego duchowość kształtowały zwłaszcza listy świętego Pawła Apostoła oraz dzieła świętego Augustyna, świętej Katarzyny ze Sieny i świętego Tomasza z Akwinu. Nieustanna, także nocna, adoracja Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo do Matki Bożej i Słowo Boże. Warto wspomnieć, że w roku 1922 Piotr Jerzy Frascati odwiedził Polskę. Był w Gdańsku i Katowicach. Jako przyszły inżynier interesował się górnictwem i planował zwiedzić jedną z kopalni na Śląsku. Do zjazdu pod ziemię prawdopodobnie nie doszło, ponieważ miał problemy z ważnością paszportu. Jego zaangażowanie społeczne i polityczne opierało się na zasadach wiary. Był zdecydowanym przeciwnikiem rodzącego się wówczas faszyzmu. Z tego powodu nieraz zatrzymywała go policja. Zafascynowany pięknem i sztuką, a zwłaszcza malarstwem, zamiłowanie do sportu i górskich wypraw, ani zainteresowanie problemami społecznymi nie stanowiło dla niego przeszkody w stałym zjednoczeniu z Chrystusem. W tajemnicy przed najbliższymi opiekował się i spieszył z pomocą, tak duchową jak i materialną, ubogim swojego miasta. Był znany i bardzo lubiany w dzielnicach, w których nie bywał nikt z jego bliskich. Zmarł nagle, w wieku 24 lat, 4 lipca 1925 roku, krótko przed ukończeniem studiów, na skutek infekcji chorobą Heinego Medina, którą zaraził się od podopiecznych. Pogrzeb Frascatiego ujawnił jego popularność w Turynie, zwłaszcza wśród ubogich. Opinia społeczna szybko uznała go, mimo młodego wieku, za świętego. Pod jego patronatem powstało wiele stowarzyszeń religijnych. Święty Jan Paweł II podczas mszy beatyfikacyjnej, odprawianej na placu świętego Piotra 20 maja 1990 roku, wyniósł go do chwały ołtarzy, stawiając go za wzór współczesnej młodzieży całego świata. Módlmy się. Boże, Ty dałeś błogosławionemu Piotrowi Jerzemu już w młodym wieku radość spotkania Chrystusa w wierze i miłości. Spraw, abyśmy za Jego wstawiennictwem mogli żyć duchem błogosławieństw i świadczyć o Ewangelii we współczesnym świecie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.